Dzień dobry, witajcie Skorpiony, zapraszam Was na horoskop roczny na rok 2022. Skorpion w roku 2022, już patrzę. Na ten moment, jak wibrujecie, jaka jest Wasza sytuacja? No tutaj jesteście na razie w takim jakby stanie chorobowym. Nie do końca jest wszystko ok, może potrzebujecie trochę czasu na rozruch. Może leczycie się z jakichś jeszcze przeszłych sytuacji, a może też takie macie wrażenie, że potrzebujecie jeszcze trochę czasu na coś, tak? Tak więc na razie tak bardziej statycznie to mi się pokazało. Co Wam przeszkadza? Mętlik w głowie. Za dużo jest myśli. One są bardzo niepoukładane. Może za dużo wątków się pojawiło ostatnio. Dlatego też tak zwolniliście. I być może nie macie siły na to, żeby ruszyć z miejsca. Czym to jest spowodowane? Już patrzę. Sprawami materialnymi. Być może to jest coś związanego z pracą. Może z jakąś inwestycją. Tutaj mi się raczej duże pieniądze pokazały, tak? Niektórzy z Was na pewno mają jakieś swoje interesy. Może sezon jest jakiś taki kiepski i trzeba poczekać troszeczkę. Jak to jest z przeszłością? Ta przeszłość ma wpływ na teraźniejszość. No, w przeszłości tutaj pojawiły się duże pieniądze, majątek i takie poczucie stabilizacji. Mam wrażenie, że na ten moment straciliście to poczucie stabilizacji i dlatego tak Wam jest ciężko, dlatego piętrzą się te myśli, dlatego tutaj jest takie zamieszanie pokazane, tutaj w tej przeszkodzie. Czego możecie się spodziewać? Przy spokojnej pracy, zrównoważonym działaniu, wyważonym też, wyjdziecie z tych problemów, z tego marazmu, z tej stagnacji sami. Ale na to trochę trzeba będzie przeznaczyć czasu i tak bardzo ostrożnie do tego podchodzić. Każdy krok, żeby był przemyślany. Czego możecie się spodziewać w przyszłości? Zmiany. Tak, ten rok tutaj idą zmiany, ta stagnacja. To, co się pokazało w przeszkodzie, to już nie będzie Was dotyczyć. Zobaczymy, jak to pokaże się w dalszej części tego układu, ale mam wrażenie, że przed Wami jest jakiś spokój, ustabilizowanie się tej Waszej sytuacji. Jak Wy siebie widzicie w tej sytuacji? Wydaje mi się, że na ten moment nie jesteście w stanie podjąć takiej pewnej, racjonalnej decyzji. Mocno się wahacie. Tutaj to jest taki strach pokazany w tej karcie. Ciężko Wam się jest po prostu ogarnąć. Ale jak Was widzą inni, to jest bardzo ciekawe. Jako osoby bardzo skryte, asertywne i takie, które będą bronić swojego terytorium, swojego zdania. Także na zewnątrz Wy nie pokazujecie tego, jak naprawdę się czujecie. I to jest to dobre, bo w samotności właśnie, w tym pustelniku możecie przeżyć to, co teraz przeżywacie, a Wasza fasada zostanie taka, jaka była w tym momencie. Bo to jeszcze nie wyszło na światło dzienne, to, co się dzieje w Waszym środku. Jakie są Wasze nadzieje i obawy na pozytywny obrót tej sytuacji, ale też na zakończenie tego niepokoju, który macie w sobie? I jaki jest ostateczny wynik? Mam stabilizację finansową, mam tutaj też odłożenie czegoś, mam tutaj na myśli jakieś fundusze, tak? To jest kwestia materialna, tak więc na pewno inaczej będziecie wibrować, inaczej będziecie się czuć w momencie, kiedy te Wasze finanse powiększą się, w jakiś sposób się rozmnożą. Jeżeli macie takie wrażenie, że brakuje Wam tego dobrobytu i czujecie, że no nie jest tak, jak było, to przezwyciężycie to uczucie właśnie w tym roku 2022. Tak bardzo materialnie mi się pokazaliście tutaj, Skorpiony. Bardzo materialnie wibrujecie.
Możecie to czytanie i te mechanizmy, które tutaj się pokazały, dostosować też do Waszej sytuacji. Bo tutaj nie każdy ma akurat, nie każdy akurat wibruje właśnie w tych finansach. Może chodzi o sprawy uczuciowe. Może chodzi o brak decyzyjności albo stagnację w Waszych sprawach uczuciowych. To na podstawie właśnie tych mechanizmów, które tutaj Wam przedstawiłam, możecie sobie w jakiś sposób dostosować, dopasować to do Waszej sytuacji. Także takie informacje, jeśli chodzi o układ na rok 2022. Pamiętajcie o tym, że zmiana już jest za rogiem, już czeka, już jest w realizacji. Do tego dojdziecie własną mądrością, uspokoicie swoje myśli i to będzie tylko tak jakby wasze w środku, bo na zewnątrz wasza fasada przedstawia zupełnie coś innego. Wasza fasada wibruje tak jak wtedy, kiedy byliście w tym poczuciu bezpieczeństwa. Tak więc takie informacje dla Was. Ja Wam ze swojej strony życzę wszystkiego dobrego, udanego roku i słyszymy się w innych filmach albo za rok w horoskopach. Trzymajcie się.